Prezydent Andrzej Duda wziął udział w inauguracji kolejnego etapu realizacji projektu Polimery Police. Spółki podpisały umowę potwierdzającą pełne finansowanie projektu. Mowa tu o Grupie Azoty Police, Grupie Azoty Poliolefins, Grupie Lotos, Hyundai Engineering i koreańskim Kind. Ponadto spółka Poliolefins podpisała umowę kredytową z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Realizację polimerów oszacowano na 7 miliardów złotych. Zamysł był inny. Miała tu powstać fabryka produkująca z propanu propylen. Skala 1,5–2 miliardy. My dokonaliśmy analizy bardzo dogłębnej i ta inwestycja została całkowicie zmieniona. W tej chwili mówimy o wielkiej inwestycji rzędu 1,5 miliarda euro. Inwestycji, która w ciągu 3 lat spowoduje powstanie fabryki polipropylenu, czyli fabryka propylenu i polipropylenu wytwarzającego najbardziej skomplikowane formuły z tworzyw sztucznych. Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenia realizowaną inwestycję. Jego zdaniem to inwestycja kosztochłonna, ale na absolutnym światowym poziomie nowoczesności. Podkreślił też, że jego obecność w Policach nie ma związku z kampanią wyborczą. Listy intencyjne w mojej obecności podpisywane były w 2016 roku, a więc rok po zakończeniu wyborów prezydenckich. Czy to długo? Tak, długo. To wszystko zajęło od tamtego momentu właściwie 4 lata. Ale proszę Państwa, ta inwestycja już się toczy i ona zmieni oblicze Polic, ona zmieni oblicze i Polic jako miasta, i Polic jako miejsca w Europie, i Polic jako miejsca w Rzeczypospolitej na mapie przemysłowej naszego kraju. Projekt Polimery Police jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule Project Finance. W około 40% środki finansowe pochodzą od Grupy Azoty, Grupy Azoty Police, a także Grupy Lotos i koreańskich inwestorów, którzy zdecydowali się łącznie zainwestować do 1 miliarda złotych. Morze Bałtyckie, które znajduje się niedaleko Polic, jest ważnym miejscem dla polskiej inicjatywy Trójmorza, która pozwoli budować Europę rozwiniętą, zjednoczoną i bezpieczną. Moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tysięcy ton rocznie. Szacuje się, że w momencie uruchomienia polickiej instalacji popyt na to tworzywo w Europie przekroczy 12 milionów ton rocznie.